Cześć! Ja jestem Klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie zestaw LEGO Star Wars 75210 Moloch's Land Speeder, bądź po polsku Śmigacz Molocha. Zestaw ma 464 elementy, został wydany w 2018 roku, jego cena katalogowa to 230 zł bez jednego grosza, a zestaw jest przeznaczony dla osób w wieku od 8 do 12 lat. Zatem przyjrzyjmy się pudełku. Tak wygląda ono z przodu. Tak to się prezentuje z tyłu. Mamy tutaj wszystkie funkcje bawialne. Od góry mamy figurkę w skali 1:1. Od dołu, z jednego boku oraz z drugiego. No to co? Przejdźmy sobie teraz do samego unboxingu pudełka. Zrobię to tutaj od boku. Mam nadzieję, że klej nie jest jakoś mocny, ale jak widzicie, dosyć gładko to poszło. Więc zostały do otworzenia tylko jeszcze boki. Drugi bok już otwarty i zobaczę, co tutaj jest w środku i oczywiście Wam to pokażę. Mamy pierwszy woreczek, numer 2. Następnie woreczek numer 3. Woreczek numer 4. Oraz woreczek numer 1. I pewnie samą instrukcję. Pudełko szybciutko tutaj złożę. Będziecie je mieli jako takie tło, tak bym to nazwał. Zmieniłem lekko kadr. Jak widzicie, są cztery woreczki oraz sama instrukcja. Jest naprawdę dosyć grubą książeczką. Zobaczmy sobie jeszcze szybko na tył. Mamy tutaj spis elementów. Mamy tutaj reklamę LEGO Life oraz tych figurek większych. Oraz oczywiście jeszcze tutaj całą falę zestawów wraz z figurkami. I to tyle. Sama instrukcja, jak widzicie, ma tutaj 137 stron, więc na pewno budowania nie będzie tutaj mało, więc po prostu ja biorę się za budowanie tego zestawu. Tak oto prezentuje się ten zestaw. Muszę Wam przyznać, że wygląda on po prostu genialnie. A my zacznijmy sobie od omówienia figurek. W tym zestawie znajdują się cztery figurki. Dwie minifigurki, Rebolta oraz Molocha, oraz dwie figurki Corellian Handów. I właśnie od omówienia takiego Corellian Handa sobie zacznijmy. Znalazłem wreszcie tłumaczenie tej bestii i według takiego tłumaczenia jest to po prostu koreliański ogar. I to, co muszę powiedzieć, no to ta figurka wygląda bardzo ładnie. Jest to moim zdaniem bardzo ładny odlew. Nadruki na niej są bardzo ładne, w szczególności tutaj te oczka oraz tutaj ta paszcza z tymi kłami. Dodatkowo mamy nadrukowane dziurki nosowe. Wiem, że powtarzam tutaj słowo bardzo ładnie, ale po prostu moim zdaniem właśnie tak ta figurka wygląda. Chociaż na pewno jest źle przeskalowana, bo z tego co pamiętam, na pewno w filmie była ona dużo większa. Ale naprawdę jest to bardzo ładny odlewik i taka swego rodzaju ciekawostka, która mi się podoba. Myślę, że wystarczy omówienie jednego takiego ogara, ponieważ dwa one są takie same. Teraz przejdźmy do Rebolta, czyli takiego jakby pomocnika Molocha, przynajmniej tak mi się wydaje. Niezbyt pamiętam po prostu tą postać z filmu. Co do nadruków, no to są one po prostu bardzo ładne. Mamy tutaj świetny nadruk na torsie, jak i na nóżkach, takich jakby pobrudzeń. Dodatkowo mamy tutaj jakiś osprzęt, jakąś linkę czy coś takiego na tym torsie nadrukowane. Z tyłu to wygląda tak. Sama ta jego taka czapka wygląda dosyć tak śmiesznie. Jest taka bardzo jakby nieprzyległa do jego głowy. Sama zresztą twarz jego pierwsza wygląda w taki sposób, taka zamyślona, taka można by powiedzieć poker face'owa, a druga no to jest taka uśmiechnięta. Jako akcesorium mamy tutaj taki bat. No moim zdaniem jest to po prostu świetna minifigurka z naprawdę bardzo świetnymi nadrukami. Jeżeli zaś chodzi o tą najlepszą moim zdaniem minifigurkę, czyli Molocha, no to jest po prostu poezja. Zresztą sami się przyjrzyjcie tym nadrukom, zarówno na nóżkach, jak i na torsie. Właściwie tutaj nie mamy nóżek, tylko taką jakby puszczoną suknię czy coś takiego i wygląda to naprawdę świetnie. Znowu mamy tutaj przybrudzenia,
Tutaj mamy nadrukowany jakiś pas. Ogólnie ten taki ciemno-srebrny kolor naprawdę bardzo ładnie tutaj wygląda. Z tyłu, spod tej szaty wydostają się jakieś macki, co naprawdę genialnie wygląda. Sama głowa to jest naprawdę świetny odlew, który wygląda po prostu przegenialnie. Naprawdę świetna jest ta minifigurka. Jako akcesorium ma on taką jakby pałkę, nie wiem jak to dokładnie nazwać, może jest to jakieś berło, oraz taki mały blaster. Muszę Wam powiedzieć, że jest to naprawdę genialna minifigurka, w sumie jak każda z tych tutaj. Mogę się nawet pokusić o stwierdzenie, że minifigurkami ten zestaw stoi. Chociaż śmigacz, którego sobie teraz omówimy, naprawdę też już Wam powiem, że wypada naprawdę genialnie. Pierwsze, co chciałbym powiedzieć o tym śmigaczu, to że wygląda on po prostu prześlicznie. Moim zdaniem jest to jeden z najlepszych zestawów LEGO, jeżeli chodzi o sam ten śmigacz, który wygląda po prostu genialnie, jak i minifigurki. Teraz go sobie możecie zobaczyć z każdej strony, a ja Wam powiem jeszcze jedno. Jest on świetnie wygładzony, ale jest też kilka studów znajdujących się na nim, co moim zdaniem po prostu pozostawia nam takie złudzenie, że jest to jednak model LEGO, a nie jakiejś innej firmy. Może zacznijmy sobie tutaj od przodu. Jak widzicie, mamy tutaj taki większy stud shooter. Gdy sobie po prostu pokręcimy tutaj, no to to nam zacznie strzelać. Chyba wszyscy to znają, więc po prostu nie będę ryzykował, że te groszki mi się pogubią. Mamy tutaj jakieś skosiki. Z przodu mamy taki jakby większy grill zbudowany za pomocą takich pręcików oraz jakieś dwa światełka. Tutaj ogólnie wszystko mamy to tak ładnie wygładzone. Jest to płynne przejście. Sama maska tego pojazdu wygląda naprawdę bardzo ładnie. Tutaj mamy jeden taki wystający element w postaci plate'a 1x3 z dwoma wystającymi studami. Jeżeli zaś chodzi o samo tutaj stanowisko dla molocha, to zaraz sobie do niego przejdziemy, ale na początku Wam pokażę tutaj jakby tą klatkę dla Corellian Handów. Może Wam pokażę, jakie można sobie tutaj wsadzić. Zobaczcie, mam właśnie dwie te figurki i po prostu wpinamy je tutaj na studziki i bardzo ładnie można je sobie tutaj zamknąć. Mi się to podoba właśnie z nimi. Super jest to rozwiązanie. Ja jestem naprawdę jego fanem. Tutaj mamy taki jakby mini silnik, przynajmniej tak mi się to kojarzy, albo jakiś po prostu wlot powietrza. Jeżeli zaś chodzi tutaj o stanowisko dla molocha, no to tak to się prezentuje. Mamy tutaj po prostu jakąś szybkę, a samą figurkę można sobie tutaj oczywiście wmontować. Tylko muszę jej podnieść rączki i sami zobaczcie, jak to wygląda z figurką. No naprawdę, bardzo ładnie to wygląda. Mamy tutaj jakieś właśnie orurowania. Świetnie wygląda, można by powiedzieć, ta klatka dla molocha. Mi się przynajmniej naprawdę bardzo podoba. Jeżeli zaś chodzi o tą tylnią część modelu, to również ona świetnie wygląda. Znowu mamy to wszystko tak zaoblone oraz bardzo ładnie wygładzone. Chyba te strony nawet wyglądają symetrycznie, chociaż tam różnią się jakimiś szczegółami. Sami zobaczcie, ta strona wygląda tak, a ta druga wygląda tak. No naprawdę ładnie to wygląda. Od góry to wygląda tak, mamy kilka jakichś studzików, tutaj nawet jakiś pistolet, ale on jest pewnie jakąś częścią orurowania czy czegoś takiego, mamy jakiegoś jumpera, kilka studów oczywiście i naprawdę świetnie się to prezentuje. Za to z tyłu ten model znowu wygląda genialnie. Mamy tutaj dwa takie silniki, które wyglądają naprawdę świetnie. Przynajmniej mi się bardzo, ale to bardzo podobają. Takie jakby tutaj pomarańczowe światła, czy też silniki. No naprawdę świetnie to wygląda. Mamy tutaj to tak zaokrąglone takim nadkolem, którym często widzimy w pojazdach LEGO City. I naprawdę świetnie to wygląda. Jeżeli zaś chodzi tutaj, to mamy również bagażnik. Można go sobie otworzyć i ze środka wyjąć taki oto pojemnik, gdzie mamy dwie kostki, trochę nabojów oraz takie wiaderko, pewnie z jakąś wodą dla tych ogarów. I naprawdę znowu świetne rozwiązanie. Moim zdaniem to kolejny plus dla tego zestawu. I oczywiście to można sobie zamknąć. Dodatkowo tutaj mamy miejsce na tą pałkę molocha, można ją sobie tutaj po prostu wpiąć. Jedyne, co mnie zastanawia w tym zestawie, to gdzie ten jego pomocnik ma sobie siąść. Ma za nim biegnąć, czy po prostu stanąć na pojeździe? No trochę to już jest mniej przemyślane, ale wiadomo. Myślę, że to można po prostu LEGO wybaczyć, bo sam model wygląda po prostu genialnie. Przejdźmy sobie teraz do podsumowania. Podsumowując,
Jak widzicie, wreszcie na jakiejś półeczce mogę sobie ustawić tą scenę z filmu, gdzie to Han Solo wraz z Kirą uciekał w swoim śmigaczu przed Molochem. I moim zdaniem na półeczce może to wyglądać świetnie, tym bardziej, że dwa zestawy są po prostu genialne. Coś, co zapomniałem wam pokazać na omawianiu tego pojazdu, to dół, więc szybko naprawię swój błąd. Zobaczcie, jak to wygląda. Mamy tutaj po prostu cztery kółka, na których ten śmigacz się porusza. Co do samego zestawu, no to moim zdaniem jest on po prostu genialny. Jest świetnie zrobiony, ma wiele szczegółów, jest wygładzony, ale jest też trochę tych studów. Co do minifigurek, no to są one genialne i moją oceną dla tego zestawu będzie 10 na 10. Wiem, że jest to wysoko, ale jednak moim zdaniem ten zestaw po prostu zasługuje na tą ocenę. Jest po prostu genialny. Mi się bardzo podoba. Wy w komentarzach możecie napisać, jak oceniacie ten zestaw, czy go posiadacie, bądź czy planujecie kupić. A jeżeli odcinek wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, a w tym odcinku to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!